Cześć! Od momentu, kiedy ten produkt pojawił się w sprzedaży, dostaję od Was masę pytań. Zainteresowanie jest ogromne. Już nie mówiąc o tym, że prosicie o kod zniżkowy, pytacie się o przeróżne rzeczy. Prosicie, żebym powiedziała Wam więcej, opowiedziała Wam o nim więcej. Więc dzisiaj, uwaga, zapraszam Was bardzo serdecznie na film, który powstał przede wszystkim na Wasze prośby i opowiem Wam dzisiaj o nowości, która pojawiła się w ofercie marki EWFarm, a dokładnie o wspaniałym i wyjątkowym szamponie Ilaher. No dobrze, zaczynamy. Dzisiaj specjalnie na tę okazję ubrałam się pod kolor szamponu, ponieważ jest to wyjątkowy produkt i dzisiaj opowiem Wam dlaczego. Co to za kosmetyk? Jak go stosować? Jaki mamy skład? Dlaczego jest taki wyjątkowy? Ci z Was, te osoby, które znają markę EWFarm, doskonale wiedzą, jak genialne kosmetyki mamy w ofercie. Ja o tych produktach opowiadałam Wam praktycznie od samego początku, kiedy marka pojawiła się na naszym rynku w sprzedaży. I zapewne większość z Was doskonale zna wspaniały, bestsellerowy produkt Illa Aesthetic, czyli kremowe serum z mikromasażerem do stosowania w okolice oczu. Na pewno znacie serum do brwi i rzęs. Znacie wcierkę Ilaher, znacie maskę na noc, więc czas najwyższy poznać Ilaher, czyli ten oto szampon. Musicie mi uwierzyć, że nie ma takiego szamponu na naszym rynku. Nie ma takiego produktu. Ze względu na jego działanie, potwierdzone w badaniach klinicznych, ze względu na skład i to, co robi z włosami. Moi drodzy, Ilaher szampon, który pojawił się w ofercie, jest to produkt do codziennego stosowania zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Jest to szampon, który będzie wspomagał naszą skórę głowy, działał w odpowiedni sposób na naszą skórę głowy, ale również, uwaga, będzie zapobiegał nadmiernemu wypadaniu naszych włosów, pobudzał wzrost nowych włosów, no i przede wszystkim pięknie na nie działał. I powiecie sobie, dobra, takich szamponów jest na rynku cała masa, ale to jest tylko szampon, czyli służy nam do mycia włosów i skóry głowy. Nie. Zaraz dowiecie się dlaczego. Zacznijmy od takich najważniejszych informacji, czyli o, właśnie. Szampon jest zapakowany w przepiękny kartonik, więc bardzo ładnie prezentuje się również, no, na przykład na prezent, jeśli chcecie komuś sprawić wyjątkowy prezent. Mamy buteleczkę, która jest o pojemności 250 ml, a z takim tutaj właśnie fajnym zamknięciem, miękką butelkę, przez co też ten produkt bardzo fajnie wydobywa nam się z opakowania. Nie jest ona za twarda, ja czegoś takiego nie lubię, to musi być miękka butelka, która jest wygodna w stosowaniu, nic nam się nie będzie wylewać, bo tak jak widzicie, zamknięcie mamy na samej górze, więc nawet jeśli już dojdzie Wam do końca formuła szamponu, wystarczy, że odwrócicie butelkę w ten sposób, wszystko Wam pięknie tutaj zleci, otwieramy i używamy. Tak jak powiedziałam, mamy zewnętrzny kartonik i to też jest bardzo istotne, ponieważ na tyle opakowania znajdziecie informację, co to jest za szampon. Jest to produkt wegański, czyli nie zawiera żadnych substancji pochodzenia od zwierzęcego. Informacje oczywiście, jaką mamy pojemność, ale uwaga, mamy tutaj również skład i to, co jest bardzo charakterystyczne dla marki, zwróćcie uwagę, w środku kartoniku mamy sposób użycia tego szamponu. To jest bardzo ważne i za chwilę Wam powiem, dlaczego ten sposób użycia jest taki ważny, więc zwróćcie na to uwagę. Oczywiście na stronie marki EWFarm też macie wszystkie najważniejsze informacje, czyli macie informacje o tym, co to jest za produkt, jakie mamy substancje aktywne, wyróżnione i opisane. Oczywiście mamy podany skład. Także jest cena na stronie, jak dla mnie, za tak wyjątkowy produkt, niska, ale teraz przejdziemy do samej formuły tego szamponu. Została ona skomponowana tak, by po pierwsze dobrze doczyszczać skórę, dbać o skórę głowy i o nasze włosy,
żeby była nie za lekka, ale też nie za gęsta. Nie zawiera w składzie żadnych substancji kontrowersyjnych. Zaraz Wam o tym składzie opowiem. I pięknie pachnie. Formuła żelowa, która dobrze się pieni, wystarczy odrobina szamponu, żeby go dobrze rozprowadzić na skórze głowy, a następnie zacząć masować w połączeniu z wodą. Wytwarza się fajna piana. Szampon bardzo dobrze zmywa się ze skóry głowy, ale tutaj też zaraz Wam powiem co i jak, jeśli chodzi o sposób użycia. No i zapach. Mamy zapach taki, powiedziałabym, lekko wiśniowy. Będzie Wam się troszkę z takim aromatem wiśniowym kojarzyć. Przepiękny zapach, który nie pozostaje długo we włosach, bo jest bardzo dużo takich osób, które nie lubią perfumowanych kosmetyków, więc ten aromat będzie umilał Wam całą pielęgnację, ale nie będzie bardzo długo pozostawał na włosach. Jest on tak skomponowany, zapach w tym produkcie, by nie podrażnić skóry głowy, ale właśnie, żeby była ta przyjemność z użycia. Kto śledzi moje media społecznościowe, szczególnie Instagram, ten już widział, jakie wyjątkowe substancje znajdują się w tym szamponie, ponieważ robiąc zapowiedź tego produktu, o którym oczywiście, że wiedziałam wcześniej i oczywiście, że testowałam go zanim jeszcze pojawił się w sprzedaży, już zdradziłam mniej więcej, co takiego fajnego w tym składzie znajdziemy. I jedną z takich substancji jest apigenina. Apigenina, wyjątkowy składnik, który pobudza mikrokrążenie. Coś, co w szamponie też super się sprawdza. Dlaczego? Dlatego, że podczas mycia, kiedy masujemy naszą głowę z taką, powiedziałabym, ciepłą wodą, gdzie mamy substancję właśnie typu apigenina, już podczas mycia naszej skóry głowy pobudzamy mikrokrążenie, co za tym wpływa. Jeśli pobudzamy mikrokrążenie, to również pobudzamy cebulki, ale też sprawiamy, że substancje aktywne, które się znajdują w tym produkcie, będą też działały na naszą skórę głowy, no i właśnie na te mieszki włosowe. Kolejne substancje, których nie znajdziecie w żadnych innych szamponach, przynajmniej ja nie znalazłam w żadnych innych tego typu produktach, jest to kompleks matrykin. Matrykiny są to nowoczesne substancje o bardzo dużej bioaktywności biologicznej, które działają na komórki naszej skóry, ale również pobudzają do produkcji nowych, wzmacniają, odżywiają, tak jakby sprawiają, że mamy bardzo fajną tą produkcję tych komórek skóry, czyli są to takie substancje, które będą działały przede wszystkim na skórę naszej głowy, również na nasze włosy, sprawiały, że ta skóra głowy będzie w bardzo dobrej jakości, w bardzo dobrym stanie. Słuchajcie, już podczas samego mycia, więc to jest niesamowicie istotne. Matrykiny na pewno, jeśli kojarzycie produkty marki EWFR, jeśli już trochę je poznaliście, to wiecie, że tam też się pojawiają, bo właśnie te matrykiny, można by o nich mówić godzinami, są to niesamowicie ciekawe biologiczne substancje o takiej aktywności biologicznej. I super jest to, że właśnie marka wykorzystuje te substancje, potencjał tych substancji w swoich produktach. No dobra, mamy substancje, które będą dbały o skórę głowy, mamy substancję, która będzie pobudzała naszą skórę do pracy, do wytwarzania to mikrokrążenie, ale słuchajcie, mamy też substancję, która oczywiście będzie pobudzała i stymulowała cebulki do wzrostu nowych włosów. I jest to kofeina. Kofeina, która jest znana ze swoich właściwości takich drenujących na skórę. I zobaczcie, marka wykorzystała kofeinę w szamponie do włosów. To też jest niesamowicie ciekawe. No bo skoro mówimy o preparacie, który ma hamować nadmierne wypadanie włosów i właśnie tutaj ta kofeina, ale też pobudzać i stymulować włosy do produkcji, do tego, żeby fajnie nam rosły, znowu kofeina, mamy matrykiny, które będą o tę skórę głowy dbały, mamy tą apigeninę, ale uwaga, mamy również przeciwzapalny niacynamid. Tak!
Słuchajcie, niacynamid nie jest wykorzystywany tylko i wyłącznie w kosmetykach do skóry, na przykład twarzy. Warto również z niego korzystać i wprowadzać do pielęgnacji skóry głowy. Czyli mamy tutaj też takie substancje, które będą, substancje, która będzie właśnie sprawiała, że nie będzie dochodziło do podrażnienia. Że jeżeli coś Was swędzi, coś Was piecze, to przy zastosowaniu niacynamidu nie ma o tym mowy. Ale tutaj jeszcze na chwilę zatrzymam się przy tym niacynamidzie, bo on też wspaniale reguluje pracę gruczołów łojowych. Więc jeśli jesteście osobami, które posiadają skórę głowy taką przetłuszczającą się, to ten szampon będzie dla Was idealny. I właśnie dlatego został też zastosowany niacynamid, by mógł być to szampon do codziennego stosowania. Czyli z jednej strony będzie działać przeciwzapalnie i antybakteryjnie, a z drugiej strony będzie regulować tą pracę gruczołów łojowych, by skóra głowy zbyt szybko się nie przetłuszczała i można by było stosować ten preparat właśnie w takim codziennym użyciu. Kolejna substancja, która będzie chronić naszą skórę przed czynnikami zewnętrznymi, odżywiać, wygładzać, ale przede wszystkim nawilżać, to jest trehaloza. Wspaniała substancja zastosowana również w formule tego preparatu. Czyli słuchajcie, zobaczcie, mamy trehalozę o działaniu nawilżającym, odżywczym, takim wzmacniającym i ochronnym. Mamy kofeinę, która będzie stymulowała, pobudzała, która będzie wygładzała, która będzie wspaniale działała właśnie na wzrost naszego włosa. Mamy apigeninę, która będzie pobudzała to mikrogrążenie i też sprawiała, że te włosy będą nam pięknie rosły. Mamy te matrykiny, które zadbają o skórę głowy, o taką młodość naszej skóry, żeby ona była w bardzo dobrym stanie. Słuchajcie, mamy ten niacynamid o działaniu właśnie takim też wspaniałym, powiedziałabym, dla naszej skóry, no bo ta regulacja pracy gruczołów łojowych i nie tylko, ale oczywiście, że mamy więcej. Mamy ekstrakty roślinne, mamy peptydy, mamy tutaj świetne substancje aktywne i przy okazji na moim blogu pojawi się pełna analiza składu właśnie tego szamponu. Czyli zobaczycie, że nie ma tam w składzie żadnych substancji kontrowersyjnych, jak na przykład SLS-y czy SLS-y, których ludzie bardzo się obawiają w produktach myjących. Oczywiście są substancje myjące, no bo muszą takie być. Oczyszczające, to jest szampon. Muszą być substancje, które będą wytwarzały pianę, które będą sprawiały, że będzie nam się dobrze oczyszczało skórę głowy i nasze włosy, ale są one zdecydowanie łagodniejsze niż SLS-y czy SLS-y. No i te substancje aktywne. I teraz, słuchajcie, to co jest najważniejsze, może jedno z ważniejszych, bym tak powiedziała, bo tutaj tak naprawdę wszystko jest najważniejsze. Formuła, substancje aktywne, które znajdziemy w tym produkcie, ale żeby on przynosił nam takie rezultaty, na jakich nam zależy, trzeba ten szampon stosować w odpowiedni sposób. No i teraz właśnie do tego przejdziemy. Tak jak już powiedziałam, to nie jest zwykły produkt. To nie jest szampon, który nakładamy na skórę, łączymy go z wodą, nakładamy na skórę głowy, myjemy, raz, dwa, ciach, ciach i spłukujemy. Nie, słuchajcie, to jest szampon, który zawiera takie substancje aktywne, żeby właśnie zahamować nadmierne wypadanie, ale z drugiej strony pobudzić nowe włosy do działania, zadziałać na skórę głowy w odpowiedni sposób. Więc teraz uwaga. To jest szampon, który nakładamy na 3 do 5 minut. Dobrze usłyszeliście. On musi mieć czas, żeby na nasze włosy zadziałać, czyli nakładamy go na skórę głowy, myjemy, wmasowujemy, robimy sobie masaż tutaj skalpu, dokładnie wcieramy ten szampon. Staramy się to robić tak właśnie przez te 3 do 5 minut. Możecie to zrobić na przykład przez 3 minutki i jeszcze trochę potrzymać szampon na włosach, na skórze głowy. Jeśli nie macie tyle czasu, to chociaż te 2 minuty poświęćcie na to, żeby dobrze ten szampon rozmasować na naszej skórze głowy, a następnie obficie spłukujemy. Czyli usuwamy wszystko ze skóry głowy i z naszych włosów. Później
Zobaczycie, jaki będzie efekt. Ja dzisiaj mam świeżo umyte włosy, tylko i wyłącznie tym szamponem, bez żadnej odżywki i bez żadnych olejków, tak naprawdę bez niczego. To jest tylko szampon. Zobaczcie, widzicie, jak włosy odbijają od skóry głowy? Zobaczcie. Są lekkie, miękkie, gładkie i błyszczące. Nie wiem, czy to będzie widać tutaj na kamerze, ale zwróćcie na to uwagę. Miękkie, gładkie i błyszczące. Ale tak jak mówię, bardzo ważne jest to, żebyście ten szampon stosowali w odpowiedni sposób. Możecie stosować go codziennie. Mogą używać go i kobiety, i mężczyźni. A zostawcie go na chwilę na skórze głowy, pomasujcie i obficie zmyjcie wodą. No i teraz przechodzimy do wisienki na torcie, a mianowicie badania kliniczne. Pokażcie mi szampony dostępne w drogeriach, w ogólnodostępnych sklepach, które posiadają badania kliniczne. Może gdzieś są to jakieś dermokosmetyki, kosmetyki apteczne, wyroby medyczne, które muszą być w odpowiedni sposób badane, ale tak naprawdę, zobaczcie, każdy produkt marki Evoe Pharm przechodzi badania kliniczne. Jest to niesamowicie ważne, ponieważ dzięki takim badaniom aparaturowym, badaniom, gdzie stosowane są wszystkie produkty marki u grupy odpowiednich osób, możemy zaobserwować efekty działania, czy są, czy się pojawiły, jakie, jak procentowo, jak należy stosować produkt. Są to niezależne badania, oceniane przez grupę dermatologów i trychologów, ekspertów z tej dziedziny, którzy sprawdzają pod odpowiednimi maszynami, urządzeniami, jak wygląda skóra głowy, jak wygląda skóra twarzy, jak wyglądają włosy. No i oczywiście mamy ocenę od osób badanych. W przypadku tego szamponu, oczywiście, że zostały wykonane badania kliniczne. I słuchajcie, jak ja je zobaczyłam, to byłam po prostu w szoku. Bo niesamowite jest to, jak właśnie jest przemyślana formuła tego produktu i przy odpowiednim jego stosowaniu, jakie przynosi efekty. W badaniach klinicznych wzięła udział grupa kobiet i mężczyzn w wieku 18+. Z różnymi typami skóry głowy, o różnych włosach, ale największą oczywiście tą grupą były osoby, które posiadają włosy słabe, wypadające, właśnie z takim nadmiernym wypadaniem, które potrzebują blasku, wzmocnienia tych włosów, odświeżenia, odpowiedniej pielęgnacji. Tak jak powiedziałam, kobiety i mężczyźni w różnym wieku, no i efekty były genialne. Sami zobaczcie, one Wam się tutaj wyświetlają, jakie uzyskano efekty. To, co oczywiście warto podkreślić, to to, że zostały wykonane zdjęcia i badania przed zastosowaniem kuracji z szamponem i La Hair i po 84 dniach regularnego stosowania według zaleceń. Czyli cała grupa tych osób badanych stosowała szampon tak, jak powinien być on stosowany, regularnie, a następnie po tych 84 dniach wszyscy badani zostali poddani, że tak powiem, znowu badaniu, które pokazało, jak wygląda skóra głowy, jak wyglądają włosy. No i oczywiście pojawiły się te oceny od osób badanych różnych czynników, czyli na przykład tego, jak był stosowany szampon, czy jest on przyjemny w użyciu, czy odpowiada zapach, czy dobrze się po nim rozczesują włosy, jakie jest odczucie na skórze głowy, czy nie doszło do żadnego podrażnienia. Tych czynników jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, na które zwraca się uwagę przy takich właśnie badaniach klinicznych. Słuchajcie, badania kliniczne wow, ale dodatkowo marka wykonała jeszcze badania, połączyła działanie szamponu z wcierką i La Hair, którą też już doskonale znacie, i też pojawiły się badania. No i właśnie tutaj muszę przejść do kolejnego ważnego punktu, a mianowicie wcierka i La Hair i szampon i La Hair. Moi drodzy, ten szampon jest odpowiedzią tak naprawdę trochę na Wasze prośby, ale też
uzupełnieniem kuracji. Mamy dwa produkty dostępne w ofercie EWE Farm, czyli mamy 5-tygodniową kurację Illa Hair w formie serum, w takich małych 5 buteleczkach z pipetką. Kurację, którą stosujemy bezpośrednio na skórę głowy, mokre włosy, suche włosy i robimy ją przez 5 tygodni. I to jest również kuracja, która ma zapobiegać nadmiernemu wypadaniu włosów, ale też powodować, że zaczną rosnąć nowe włosy. I uwaga, mamy szampon. Szampon, który jest kontynuacją kuracji. Co to oznacza? Oznacza to, że robicie kurację 5-tygodniową, kończy Wam się ta 5-tygodniowa kuracja, kontynuujecie ją stosując szampon. Później robicie sobie przerwę albo wracacie z powrotem do wcierki lub też, jeśli Wasze włosy są już w dobrym stanie i w dobrej kondycji, kontynuujecie z kolejnym szamponem. Absolutnie nie stosujemy tych dwóch produktów, czyli Illa Hair, wcierki razem z szamponem. Dlaczego nie stosujemy tych dwóch produktów razem? No właśnie dlatego, że są one tak pomyślane w tworzeniu formu i stosowaniu odpowiednich stężeń substancji aktywnych, że nie mogą być ze sobą stosowane, bo to już będzie za dużo. Wam zależy na tym, żeby było dobrze, żeby było w prawidłowy sposób i tak, jak powinno to wyglądać. Czyli nie chcemy przesadzić, nie chcemy pójść w tą drugą stronę. Zależy nam na tym, żeby było tak, jak powinno być. I to jest taka moja wskazówka dla osób, które rzeczywiście mają bardzo duży problem z tym nadmiernym wypadaniem włosów i chcą mieć kompletną pielęgnację. Jeśli chcecie mieć kompletną pielęgnację, zaczynacie od wcierki Illa Hair. Stosujecie ją przez 5 tygodni, przechodzicie na szampon i kontynuujecie dalej kurację. Oczywiście możecie zrobić sobie 5 tygodni kuracji Illa Hair, wcierki, później kolejne 5 tygodni, ale uwierzcie mi, że po tych 5 pierwszych tygodniach zobaczycie takie efekty, że już nie będziecie kontynuować dalej tej wcierki, tylko wystarczy, że przejdziecie na szampon. Czyli szampon jest uzupełnieniem kuracji, ale nie stosujemy go razem z wcierką. Oczywiście, że szampon możecie stosować z innymi produktami, z jakimiś Waszymi ulubionymi wcierkami, peelingami do skóry głowy, maskami, odżywkami, tonikami. Jest tego cała masa na rynku, ale nie stosujemy razem z wcierką i lacher. To jest uzupełnienie i kontynuacja pielęgnacji. Ale może być ten szampon oczywiście stosowany samodzielnie. Czyli na przykład nie stać Was na wcierkę i lacher. Albo nie lubicie tego typu produktów jak wcierka i nie chcecie już używać na skórę głowy, pomyślcie o szamponie. Dla kogo jest szampon Illa Hair? Tak naprawdę dla każdego. To jest szampon dla osób w każdym wieku. Mówimy tutaj oczywiście 18+, bo to nie jest produkt przeznaczony dla dzieci. Jest to szampon do każdego typu skóry głowy, bo będzie on działał wielokierunkowo, czyli będzie regulował nadprodukcję sebum, tego łoju z naszej skóry, nie będzie jej przesuszał, bo ma substancje nawilżające, więc zadba o tę barierę lipidową również na skórze głowy, zadba o produkcję odpowiednią, regularną produkcję nowych komórek, o to, żeby chronić tę skórę głowy, ale z kolei będzie ma w składzie substancje antybakteryjne i przeciwzapalne, więc świetnie sprawdzi się też u osób, które na przykład borykają się często z czymś takim, że głowa ich swędzi z którejś tam strony, tak? Albo na przykład, ale nie mają problemów z łupierzem. To podkreślam. Czy na przykład mają skórę głowy wrażliwą i też potrzebują takich produktów. To jest kosmetyk dla osób, które nie lubią kosmetyków naturalnych, bo mimo tego, że jest to produkt wegański i nie zawiera substancji pochodzenia od zwierzęcego i nie ma substancji kontrowersyjnych w składzie, nie zawiera w 100% substancji pochodzenia roślinnego. Mamy tutaj substancje aktywne, czyli mamy zastosowaną technologię, genialne substancje nowoczesne, innowacyjne substancje aktywne, więc jest to produkt dla osób, które też lubią właśnie tego typu kosmetyki, aktywnie działające i dające świetne efekty.
Dla osób, które widzą u siebie nadmierne wypadanie. Dla osób, które potrzebują blasku, które lubią szampony sprawiające, że włosy dobrze nam się rozczesują, bo ten taki jest. Które lubią produkty delikatnie, ładnie pachnące. Dla osób, które mają włosy cienkie, łamliwe, to też podkreślam. I dla osób, które chcą pobudzić włosy do wzrostu. No i na zakończenie. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Ale myślę, że będzie dobrze widać. Poczekajcie. Patrzcie tu. O. O. Widzicie to? Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Tutaj też mam takie czułki, jak ja to mówię. O, zobaczcie. Widzicie to? Widzicie? Tak. To jest, uwaga, pełna kuracja. Czyli 5 tygodni wcierki i lacher i kontynuacja z szamponem, który już prawie mi się skończył. Mam go jeszcze tyle. Nie stosuję go codziennie, bo myję włosy co drugi dzień, ale o mojej pielęgnacji włosów już niebawem Wam dokładnie wszystko opowiem. Kto śledzi moje filmy, ten wie doskonale, bo pokazywałam w projektach Denko wykorzystane buteleczki z kuracji właśnie Illacher, wcierka Illacher, uzupełniony tym oto, uwaga, szamponem i efekty są po prostu wow. Włosy, które rosną bardzo szybko. Te baby hair, które się tutaj pojawiają. Patrzcie na to. Patrzcie na to. To, jak włosy są uniesione od nasady. Jakie są miękkie, gładkie, błyszczące, przyjemne w dotyku. Takie sypkie. Naprawdę wow. I mam już od Was, od pierwszych osób, które zakupiły szampon Illacher, też pierwsze opinie, gdzie piszecie mi, nie no, ten szampon jest po prostu świetny. Słuchajcie, on jest świetny. Ja Wam to gwarantuję. Jeśli będziecie go stosować tak, jak Wam dzisiaj powiedziałam, czyli odpowiedni sposób użycia, bardzo, bardzo ważny, odpowiedni czas i moment na to, żeby stosować, z czym go łączyć, z czym go nie łączyć, to zobaczycie efekt. Zobaczycie efekty, bo to jest wprost niemożliwe. Potwierdzają to badania kliniczne, potwierdzają to osoby badane, osoby, które stosowały przez 84 dni właśnie ten szampon, jakie zobaczyły u siebie efekty. Ten skład, ta innowacja kosmetyki marki Evoe Farm to jest perełka na naszym rynku i ja Wam gorąco polecam. Także uważajcie, będzie post z pełną analizą składu tego szamponu na moim blogu. Za chwilę pojawi się również film, gdzie opowiem Wam o mojej kompletnej pielęgnacji włosów. Kupujcie, testujcie, stosujcie tak, jak się powinno stosować, a będziecie zachwyceni, zarówno panie, jak i panowie. Gwarantuję Wam to. Wiem, kochani, że się rozgadałam dzisiaj na temat tego właśnie produktu, ale warto. Więc mam nadzieję, że rozwiałam Wasze wątpliwości. Jeśli macie jakieś konkretnie pytania, piszcie koniecznie w komentarzach. Zostawiajcie komentarze, na wszystkie Wam odpowiem, ponieważ powiem tak nieskromnie. Znam ten produkt od podszewki. Naprawdę. Więc piszcie, obserwujcie Instagram marki Evoe Farm, bo tam pojawiają się świetne informacje, z których warto korzystać. Co do kodu zniżkowego, coś będzie, bo nie mogło być inaczej. Ale musicie obserwować wszystko, to co Wam tutaj opowiadam, publikuję bardzo, bardzo uważnie. Będzie też świetna promocja, więc tak troszeczkę Wam zdradzę. A tymczasem dziękuję za Waszą uwagę i widzimy się oczywiście w kolejnym filmie. Pa!